Hej, hej! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o błoniasto-rozplemowym kłębuszkowym zapaleniu nerek. Błoniasto-rozplemowe KZN, czy czasami też nazywane włośniczkowo-mezangialnym, z angielskiego Membrano Proliferative Glomerulonephritis, czyli w skrócie MPGN, jest związane z odkładaniem się kompleksów immunologicznych oraz aktywacją dopełniacza i tworzenia się właśnie tych złogów prozapalnych sub. Endotelialnie, czyli pomiędzy śródbłonkiem naczyń kłębuszka a błoną podstawną. Pamiętacie pewnie, że w błoniastym KZN-ie złogi gromadziły się subepitelialnie, czyli pomiędzy błoną podstawną a wypustkami podocytów. Tutaj jest na odwrót. Tak czy siak, w efekcie dochodzi do uszkodzenia podocytów pogrubienia błony podstawnej, stąd to błoniasto w nazwie, oraz rozplemu mezangium. Kojarzycie, że były takie komórki pomiędzy pętlami naczyń włosowatych w nefronie, w kłębuszku? No i właśnie namnażanie się tych komórek mezangium Doprowadza też do zmian i te komórki mezangium wrastają dodatkowo w błonę podstawną takimi swoimi wypustkami i ostatecznie MPGN najczęściej objawia się jako zespół nerczycowy, czyli hipoalbuminemia, obrzęki, hiperlipidemia, ale więcej o zespole nerczycowym możecie się dowiedzieć z filmu na jego temat. Istnieją dwa typy błoniasto rozplemowego kłębuszkowego zapalenia nerek. W typie pierwszym kompleksy i antygeny wytwarzane są w związku z innymi chorobami, głównie infekcjami takimi jak WZW typu B czy C, również kryoglobulinemi toczniu czy niektórych infekcjach bakteryjnych. Natomiast typ drugi związany jest z zaburzeniem. Szlaku alternatywnego układu dopełniacza. Kojarzycie że dopełniacz to jest taki zespół białek, gdzie jedno białko cięte przechodzi w formę aktywną, żeby aktywować kolejne, i tam w zależności określone te numerkami, oznaczane C, od komplement, od iluś tam do iluś, no właśnie spełniają funkcję. A mniej więcej funkcje są takie, że mogą tworzyć na przykład takie kompleksy atakujące błony, tak zwany MAC. Również może dochodzić do opsonizacji patogenów, czyli te białka dopełniacza, jakby obklejają patogeny i pomagają w ich fagocytozie, jak również układ dopełniacza aktywuje odpowiedź immunologiczną. No i właśnie w tym typie drugim jest taki problem, że składowa C3 dopełniacza, bo ona jest aktywowana i cięta na składową C3A i C3B, które są aktywne i jakby dalej ten dopełniacz leci, ten, ta kaskada tych białych dopełniacza i ta przemiana C3 w te formy aktywne dochodzi dzięki konwertazie C3. I ta konwertaza po zrobieniu tego, co zrobi rozpada się, bo jest dosyć nietrwała. Czyli istnieje taki bezpiecznik, żeby nie przesadzić jednak z tą odpowiedzią Odpornościową. No i właśnie w tym drugim typie błoniasto-rozplemowego kłębuszkowego zapalenia nerek u chorych we krwi występuje tak zwany czynnik nefrytyczny, czyli takie autoprzeciwciało, które po złączeniu się z konwertazą zapobiega jej rozkładowi, czyli dopełniacz jest wciąż aktywowany i powstaje coraz więcej tych aktywnych składowych C3A, C3B i właśnie przede wszystkim uszkadzane są głównie nerki. Niektórzy wyodrębniają w ogóle ten typ drugi MPGN jako odrębną jednostkę chorobową, nazywaną chorobą złogów gęstych. A nazwa wzięła się od tego, jak one po prostu wyglądają w mikroskopie fluorescencyjnym. Ale, ale, chciałem jeszcze wspomnieć o dosyć ciekawym porównaniu używanym do opisu zmian histopatologicznych w MPGN. Mianowicie, pamiętacie, że rozplemowe mezangium wrasta w pogrubiałą błonę podstawną. Więc e, obraz ten opisywany jest jako obraz torów tramwajowych. Widzicie tutaj te tory. Popatrzcie sobie, porównajcie. No, wydaje mi się, że chodzi głównie o to, no, że ten tor jest taki wcięty po środku. Jest ta, ta taka dziurka, w którą wchodzą koła tramwaju. No nie? I podobnie jak ta błona podstawna jest taka przecięta e, przez wzrastające do środka mezangium. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to MPGN może objawiać się różnie. Najczęściej jako zespół narczycowy, z jego wszelkimi objawami, więc i charakterystycznymi zmianami w badaniu krwi i badaniu ogólnym moczu. Jednak może również objawiać się jako zespół nefrytyczny, czyli mieszanina krwiomoczu obrzęków, nadciśnienia czy zmniejszonej ilości wytwarzanego moczu, co nazywamy oligurią, czy nawet w ogóle zatrzymaniem produkcji moczu, czyli anurią. I prawie z równą częstością również co zespół nerczycowy, w MPGN może występować po prostu krwinkomocz razem z białkomoczem, który ma poziom subnerczycowy, czyli poniżej 3,5 g na dobę, bo powyżej 3,5 g na dobę jest to już białkomocz nerczycowy. Jak możecie się domyślać, biopsja nerk jest absolutnie kluczowym elementem diagnostyki, a jeżeli chodzi o leczenie, to nie ma jednoznacznych schematów jak to w ogóle leczyć. Głównie stosuje się sterydy z cyklofosfamidem, a w przypadku wtórnych właśnie postaci staramy się usunąć to inne schorzenie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwotne MPGN, to rokowanie ogólnie jest dosyć słabe ponieważ choroba cały czas postępuje i w przeciągu 5 lat około połowa pacjentów wymaga już leczenia dializami. Wielkie dzięki za ten odcinek, zapraszam do subskrybowania kanału, klikając ten znaczek w górnej lewej stronie ekranu. Zajrzyjcie też na moją stronę na Facebooku, a jeżeli chcecie wspierać mnie w tworzeniu filmów, możecie zostać moimi patronami. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.